przy telefonie profesor Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, witam radio słuchaczy. To zacznijmy od tematu, który pewnie także się wiąże z wakacjami, czyli możliwość wyjechania za granicę. Wiemy, że już za kilka dni wracają loty międzynarodowe. W jakim obszarze świata obywatel Rzeczypospolitej będzie mógł się poruszać w czerwcu? Tak jak znosimy kontrolę z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, tak loty również będą dotyczyły państw członkowskich Unii Europejskiej. To jest jasna deklaracja. Pytanie, czy wszystkie, to jest tak, że wszystkie kraje Unii Europejskiej otwierają dla nas granice, czy są jakieś, które powiedziały, że jednak na przykład wskaźnik zakażeń w Polsce, który nie spada tak szybko, jakbyśmy chcieli, może powstrzymać nas od podróżowania po strefie Schengen? Co do podróżowania, to jeszcze poczekajmy, bo to jeszcze jest trochę czasu, ale myślę, że to jest tak samo realizacja w naszym przypadku zaleceń Komisji Europejskiej i w przypadku innych państw też tak będzie, więc nie będzie tutaj ograniczeń w tym zakresie, czy niektóre państwa tak, czy inaczej. O jakich terminach mówimy? Od kiedy te granice wewnętrzne Unii Europejskiej zostaną w pełni otworzone? Mówimy o granicach wewnętrznych Unii Europejskiej, tak, czyli tych między państwami członkowskimi Unii, no to pamiętajmy o tym, że zawsze zależy od deklaracji poszczególnych krajów, więc tutaj trudno powiedzieć, czy to będzie dziś, czy to będzie jutro, czy to będzie od poniedziałku. Jak te rozmowy wyglądają? Są jakieś stolice europejskie, które mówią, być może otworzymy granice dla Czech czy Słowacji, gdzie ta pandemia już rzeczywiście wygasła, a dla Polski jeszcze się wstrzymamy? To tak wyglądają te rozmowy? Nie ma takich krajów. Raczej wygląda na to, że będzie to otwarcie granic dla polskich obywateli czy dla polskich samolotów, jak pan wspomniał o lotach. Tak samo jak dla innych państw członkowskich Unii Europejskiej, ale pamiętajmy o tym, że rzeczywiście pandemia w różnych etapach jest w różnych państwach, więc tutaj mogą się zdarzyć jakieś nieprzewidziane czy nadzwyczajne sytuacje. A czy polski rząd przewiduje, żeby do jakiegoś kraju europejskiego w ramach Unii Europejskiej odradzać Polakom podróżowanie albo wręcz zakazywać, że ten kraj jeszcze nie jest bezpieczny i nie powinniśmy tam się udawać? Nie mamy zamiaru wprowadzać ograniczeń takich formalnych, ale oczywiście formy zaleceń przyjmujemy. No ale to każdy wie, gdzie jest jaka sytuacja, bo wszyscy żyjemy tym tematem, więc wyobrażam sobie w ten sposób, że każdy, kto chce jechać do jakiegoś kraju, to zapoznaje się z sytuacją czy ograniczeniami przede wszystkim, jakie tam funkcjonują, albo zagrożeniami związanymi z pandemią i powinien po prostu każdy, kto jedzie do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zapoznać się z sytuacją, jaka tam jest w zakresie pandemii. Co bardziej, roztropni podróżujący nie zdają się na własny osąd, zdają się na osąd ministerstwa, wchodzą na stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych i tam patrzą, które kraje są wolne, a do których państwo nie zalecają, aby się udawać z różnych względów, nie tylko pandemicznych. Nie ma innych względów niż pandemiczne w zakresie ostrożności, którą należy zachować przy podróżowaniu w ramach Unii Europejskiej. Jak rozumiem, takich rekomendacji państwo nie wydacie, żeby w ramach pandemii do któregoś kraju europejskiego mimo wszystko nie jeździć? Rekomendacje czy zalecenia będą uzależnione od tego po prostu, jaka będzie sytuacja, bo jeżeli będzie się pogarszała jeszcze bardziej, no to rzeczywiście może być różnie, ale miejmy nadzieję, że po prostu tak nie będzie. We wszystkich w zasadzie krajach mamy w tej chwili etap wygaszania tych ograniczeń związanych z koronawirusem, przywracania tak zwanej normalności czy odmrażania. Miejmy nadzieję, że to będzie tak samo w tym zakresie podążało. To pójdźmy dalej, panie ministrze. Przy telefonie profesor Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych i poseł Prawa i Sprawiedliwości na Sejm. Panie ministrze, Europa to nie jest znowuż tak wielki wycinek globu, jak to jest z podróżami poza granice Unii Europejskiej. Na razie nie ma tutaj żadnych zmian, to znaczy nie ma możliwości, nie będzie możliwości podróżowania poza granice Unii Europejskiej, czy to drogą lotniczą, czy lądową. Czyli granice Polski z Ukrainą, z Białorusią, z Rosją oczywiście pozostają zamknięte.
Tak, na razie te granice pozostają zamknięte. Polak, który będzie chciał wyjechać, jak to technicznie wygląda? Czy ktoś się uprze, żeby pojechać chociażby do Lwowa na weekend, to przekroczy ktoś przejście graniczne pieszo lub samochodem, czy zostanie zawrócony? Nie, nie przekroczy. Nie przekroczy takiego przejścia, ale oczywiście są nadzwyczajne sytuacje, powiedzmy losowe, rodzinne i tak dalej. Może się taka sytuacja ewentualnie zdarzyć, ale pamiętajmy o tym, że wówczas, i to nie tylko Polak na Ukrainę, ale też Ukrainiec do Polski, ale wtedy obowiązuje tak zwana kwarantanna. 14 dni trzeba przesiedzieć w odosobnieniu. Panie ministrze, a czy jest w ogóle jakiś horyzont czasowy albo jakiś przyjęty harmonogram, które kraje najpierw się otworzą albo które kontynenty? Jak wy to rozpatrujecie, to odmrażanie podróży poza granicę Unii Europejskiej? Tak samo jak miało to miejsce w przypadku Unii Europejskiej, w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej, bo to jest ten element, który zdecydował o zamknięciu granic i tak samo będzie decydowało o ewentualnym ich otwieraniu w relacjach z poszczególnymi krajami. Jeżeli mamy w ten sposób chronić naszych obywateli przed pandemią w innych krajach występującą, no to tam musimy być konsekwentni, skoro z tego powodu zamykaliśmy granice, to tak samo obserwując sytuację w tym zakresie w poszczególnych krajach, będziemy ewentualnie przywracali możliwość ruchu osobowego z tymi krajami. I to nie będzie, jak rozumiem, jednorazowe zniesienie lotu do wszystkich krajów, tylko każdy kraj będzie indywidualnie rozpatrywany przez państwa. Czy tak będzie do końca, to też nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo może być kwestia na przykład kontynentu bądź grupy krajów. Więc trudno w tej chwili przesądzić, tak jak powiedziałem, bo to będzie zależało od rozwoju sytuacji, czy w państwie, przede wszystkim w danym państwie, albo w grupie państw. Wielu obywateli Rzeczpospolitej Polskiej nie musi nigdzie wyjeżdżać, aby przebywać za granicą. Mamy dość sporą Polonię, która coraz częściej chce głosować w wyborach. To pokazały ostatnie elekcje, że długie były kolejki przed konsulatami, że ta potrzeba wpływania na losy kraju jest coraz większa wśród Polaków i Polonii, Polaków za granicami i Polonii. Teraz dochodzą sygnały, że mogą być kłopoty, aby oddać głos w wyborach prezydenckich 28 czerwca. Oczywiście mogą być kłopoty, ale to wynika wyłącznie z jednego elementu, z rozwoju sytuacji pandemicznej w danym państwie. Proszę pamiętać o tym, że to czy w danym państwie będą zorganizowane wybory przez polskie placówki dyplomatyczno-konsularne, albo też w jaki sposób tam będzie przeprowadzone głosowanie, czy to będzie osobiste, czy korespondencyjne, to nie zależy od woli polskiego ustawodawcy, czy polskiego MSZ. Polski ustawodawca jedynie tworzy ramy prawne, ale zezwolenie na przeprowadzenie tych działań wydaje państwo, w którym te wybory mają się odbyć. I to determinuje nasze możliwości działania w danym państwie, czyli nie tylko prawo polskie, ale też zgoda władz danego kraju. Jakie są rozpatrywane scenariusze, chociażby dajmy na to w Stanach Zjednoczonych? Czy tam się odbędą wybory, a jeśli tak, to w jakiej formie? Stany Zjednoczone należą do tych krajów, które nie wyraziły zgody na inną formę głosowania niż korespondencyjne. W związku z tym Polonia w Stanach Zjednoczonych tylko w drodze korespondencyjnej będzie mogła uczestniczyć w tych wyborach, ale na przykład w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii będzie podobnie. W Wielkiej Brytanii tylko korespondencyjnie, ale żeby zagłosować na Wyspach, trzeba się zalogować i podobno, o ile logowanie nowych osób, które się teraz przy okazji tej elekcji odbywa, idzie bez problemu, to te osoby, które się zapisały do systemu przed 10 maja, czyli przed pierwotnym terminem wyborczym, natrafiają na kłopoty, ich rejestracja czy takie przeniesienie danych, bo tylko o to chodzi, idzie z trudnością, są kłopoty systemowe i techniczne. Nad tymi technicznymi kłopotami pracujemy. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie zostaną rozwiązane. Jak rozwiązać kwestie osób, które nie są cyfrowo biegłe, osób już podeszły, które mają świetną informację o świecie, mają doskonałe kompetencje, aby być dobrym wyborcą, ale brakuje im kompetencji technicznych, informatycznych, internetowych? To cóż, tak jak powiedziałem, to nie od nas zależy, że zostaną, czy muszą tak, a nie inaczej postępować, czy zostaną zmuszone do takiego, a nie innego głosowania. W tym przypadku po prostu zalecam
pomoc ze strony rodziny czy znajomych, którzy będą w stanie rozwiązać te problemy. No po prostu nie mamy innego wyjścia, tak nam nakazały władze poszczególnych krajów. Można przeprowadzić wyborów w innej formie niż życie sobie państwo przyjmujące. Gdzie wybory odbędą się bezpośrednio, tradycyjnie w konsulatach? No na przykład Austria jest takim ciekawym przykładem, bo gdyby wybory miały być w maju, to Austria deklarowała, że u niej wybory mogą być tylko korespondencyjne, a teraz już dopuszcza głosowanie osobiste, ale też Albania, Czarnogóra czy Grecja. To mamy informację, jak będzie wyglądać to głosowanie za granicą. Jak rozumiem, w większości krajów to jednak będzie głosowanie korespondencyjne, pewna nowość dla Polaków i Polonii, ale na wyspach w wyborach krajowych tam się często korzysta z tej formy, więc tutaj pewnie widząc, jak głosują sąsiedzi, to Polacy na wyspach powinni być mniej więcej oswojeni z tą formą. Miejmy nadzieję. No, sytuacja jest oczywiście nadzwyczajna, pamiętajmy o tym, bo nigdy takich ograniczeń na przykład właśnie w Wielkiej Brytanii nie było, jakie są w tej chwili. To wynika wyłącznie z tego. Następuje co prawda stopniowe odchodzenie od tych ograniczeń, no ale rząd brytyjski nie zmienił swojego zdania w tej kwestii. Jesteśmy związani tym, co deklarował na ten rozwój, w związku z tym musimy tam przeprowadzić wybory wyłącznie korespondencyjne, ale na przykład w Austrii czy w Grecji to będzie możliwość takiego i takiego głosowania, czyli albo osobistego, albo korespondencyjnego. To na koniec naszej rozmowy informacja trochę śmieszna, ale mogąca mieć pewne reperkusje międzynarodowe. Polskie wojsko przez pomyłkę, jak się tłumaczy, zajęło pewną kapliczkę po stronie czeskiej. Czesi zareagowali, może nie alergicznie, ale z pewnym zaniepokojeniem. Mam wrażenie, że sprawa została w relacjach z naszymi czeskimi przyjaciółmi wyjaśniona i tak jak pan to określił, to była po prostu pomyłka, można powiedzieć, że polska pomyłka. Ale to jest tak, że nie ma jakichś reperkusji międzynarodowych? Nie. Czy duma czeskiego rządu nie została naruszona? Miejmy nadzieję, że nie. Pan premier Morawiecki zna sprawę, miał możliwość wczoraj rozmawiania ze swoim czeskim kolegą i sprawa została wyjaśniona. Nikt, no po prostu nikt, kto zna nasze relacje z Republiką Czeską, na pewno nie pomyśli, że mogłoby to być jakieś specjalne czy z premedytacją działanie mające na celu pogorszenie tych relacji. Po prostu faktycznie tylko i wyłącznie pomyłka. Sprawa została wyjaśniona. Ciekawe, komu trzeba będzie zmyć głowę w siłach zbrojnych za taką pomyłkę, bo to jednak znajomość mapy dla żołnierza powinna być podstawową umiejętnością. No to już pytanie do Ministerstwa Obrony Narodowej. I będziemy je zadawać. Profesor Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych, był gościem Poranka Wnet. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Na godzinę 7:31. Ciekaw jestem, czy czeka już w kijowskim studio Paweł Bobołowicz. To jedna z tych osób, o których mówił pan minister w naszej rozmowie, ale zanim się dowiemy, czy Paweł Bobołowicz czeka już cierpliwie przed mikrofonem, to najpierw krótki blok reklamowy.